około 7 milionów złotych, które będzie w realizacji. Środki własne miasta około 1 miliona złotych, czyli jak łatwo można policzyć około 6 milionów. To są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego z osi 6. Mówi się tam właśnie o dziedzictwie kulturowym. I tak naprawdę jest to kolejny już projekt po muzeum, teraz pod projekt adaptacji biblioteki, który jest to projektem dużym, bo kwota około 7 milionów złotych to jest to duże zadanie inwestycyjne, które realizujemy przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej. Zakładamy, że do końca października następnego roku, 2019 roku, zadanie to powinniśmy zakończyć z udziałem środków Unii, także tak to na dzisiaj wygląda. Osuszanie piwnic, przygotowanie piwnic do stworzenia miejsca do prezentacji, no, w moim przekonaniu i myślę nie tylko w moim przekonaniu, największego skarbu Biblioteki Elbląskiej, czyli starodruków, w których będziemy mogli je pokazywać. To nie będzie jeszcze całość, to jest pierwszy etap, to będzie około 230-280 metrów kwadratowych przeznaczonych na interaktywną wystawę. Dzisiaj, jak każdy z Państwa wie, możemy studiować sobie starodruki na bibliotece cyfrowej, ale to nie wszystkich przekonuje. Myślę, że dopiero przebywanie z pięknym ksiąg pokazuje, że tak naprawdę w historii liczą się dwie rzeczy, czyli umysł i miecz, cała reszta jest bez znaczenia.